Identyfikator podmiotu SCP-PL-149. Klasa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. Obiekt, ze względu na to, że jest częścią budynku, nie może zostać przeniesiony, dlatego podmiotu pilnuje dwóch ochroniarzy, zmieniający się co 6 godzin. Obiekt może być udostępniany personelowi fundacji w celach rekreacyjnych. Opis. SCP-PL-149 jest salą kinową i projekcyjną, wykazującą właściwości anomalne. Miejscem, gdzie podmiot się znajduje, jest Kino Tęcza w Warszawie. Sala jest oznaczona numerem 7, posiada 10 rzędów, po 15 miejsc siedzących. Ekran ma wymiary 24x18 metrów. Anomalia aktywuje się, gdy na laptopie w sali projekcyjnej zostanie uruchomione plik JPG, JPEG lub PNG. Wtedy to ekran się uruchamia i zaczyna się wyświetlać 30-minutowy blok reklamowy, zawierający reklamy wyświetlane w salach obok. Po zakończeniu bloku reklamowego wyświetla się film, który opowiada o obiekcie na zdjęciu. Testy wykazały, że gatunek filmowy oraz długość filmu jest wybierana przez wgląd na przeszłość osoby bądź przedmiotu. W około 3/4 trwania filmu można usłyszeć głos od siedzenia 14, wtrącający swoje zdanie o filmie. Obiekt wydaje się być świadomy działań i istnienia fundacji. Głos ten został zidentyfikowany jako SCP-PL-149-1. Należy on prawdopodobnie do starszego mężczyzny. Dodatek 149-1. Nadzorca eksperymentu, profesor Koźmiński. Obiekt na zdjęciu, wanna. Gatunek filmowy, dokument. Przebieg filmu, film był dokumentem o produkcji wanien. Film przedstawiał wszystkie działania od dotarcia materiałów do fabryki, aż do dostarczenia wanny do sklepu. Zawierał również wywiady z pracownikami. Komentarz SCP-PL-149-1. Potrzeba by miliona takich wanien, aby zmyć wasze brudy. Notatka. Pracownicy fabryki nie przypominają sobie, aby kiedykolwiek ktoś był u nich z kamerą. Nadzorca eksperymentu, profesor Koźmiński. Obiekt na zdjęciu, D8364. Kobieta, lat 38, rasa kaukaska, skazana za seryjne morderstwa. Gatunek filmowy, horror. Przebieg filmu. Film pokazywał historię D8364 z perspektywy jej ofiary, Michała, lat 16. Film kończy się na morderstwie ofiary w metrze, monologu D8364 i schwytania jej przez policję. Komentarze SCP-PL-149-1. Sami nie jesteście lepsi, tylko wy to robicie w białych rękawiczkach, dla nauki. Notatka. Praktycznie 100% filmu, poza rzeczami nie do potwierdzenia, jak myśli ofiary, zgadzały się z wydarzeniami rzeczywistymi. Nadzorca eksperymentu, profesor Koźmiński. Obiekt na zdjęciu, D1103, mężczyzna, lat 27, rasa kaukaska, skazany za morderstwo, pedofilię i gwałt. Gatunek filmowy, film pornograficzny. Przebieg filmu, film przedstawiał wszystkie sceny erotyczne z życia D1103. Zakończył się na akcie pedofilii i złapaniu przez policję. Komentarz SCP-PL-149-1. On gwałci tą małą, jak wyprawa zwierząt i człowieka. Notatka. Jest to jedyny film, który trwał krócej niż godzinę. Nadzorca eksperymentu, profesor Koźmiński. Obiekt na zdjęciu, D4634, lat 38, rasa afrykańska, skazany za napad z bronią w ręku na bank oraz zabójstwo funkcjonariusza. Gatunek filmowy, film akcji. Przebieg filmu, film zaczyna się, gdy główny bohater, czyli D4634, wraca do domu. Po wyjeździe z zagranicy, wita go rodzina i znajomi. Przez pierwszą połowę filmu są plany i zbieranie ludzi oraz materiałów do napadu. W drugiej połowie filmu jest napad oraz przechwycenie D4634 przez policję oraz rozprawa sądowa. Komentarz SCP-PL-149-1. Gdyby tylko wrócił trochę później, znalazłby normalną pracę, ale czasu się już nie cofnie. Notatka. Jakieś 25% filmu dotyczące powrotu bohatera do domu nie zgadza się z rzeczywistością. Kwestionowane jest samoistnienie Rodneya, przyjaciela głównego bohatera, który wydał go policji pod koniec filmu. Sam D4634 zaprzecza, aby ktoś taki istniał.